znajdujemy się na pomoście przy przystanku SKM Gdynia Stocznia. Właśnie w tym miejscu 17 grudnia 1970 roku zginęło najwięcej ofiar wśród Gdynian. Według wszelkich zachowanych dokumentów, relacji wiemy, że na pewno zginęło tutaj 13 osób. Przystanek Gdynia Stocznia w latach 60., 70., w zasadzie w całym okresie PRL był przystankiem o znaczeniu newralgicznym dla przemysłu, a także dla okolicznych zakładów. Proszę sobie wyobrazić, że w tym miejscu, w tej okolicy pracowało około 30 tysięcy ludzi. Przede wszystkim byli to stoczniowcy i portowcy. Gro tych ludzi, tych 30 tysięcy pracowników okolicznych zakładów, dojeżdżało do pracy szybką koleją miejską. Stąd też większość z tych ludzi właśnie w tym miejscu codziennie się znajdowała, przechodziła przez ten pomost i przyczyną tragedii gdyńskiej było to, że z jednej strony 16 grudnia, czyli w przeddzień Czarnego Czwartku, władze PRL podjęły decyzję o zablokowaniu dostępu do stoczni i portu, a jednocześnie wieczorem tego samego dnia ówczesny wicepremier Stanisław Kociołek zwrócił się z takim apelem do Gdynian, mówiąc im, że wszystko jest już bezpieczne, że mogą spokojnie nazajutrz przyjść do pracy. I ci ludzie mu uwierzyli. W momencie, gdy około godziny 6 pierwsi z nich wysiadali tutaj z szybkiej kolei miejskiej, okazało się, że trafili w pułapkę. Bezpośrednią przyczyną grudnia 70 była drastyczna podwyżka cen żywności i opału, którą władze PRL wprowadziły na krótko przed Bożym Narodzeniem 1970 roku. I ta podwyżka w gruncie rzeczy uderzyła przede wszystkim w najmniej zarabiających, czyli głównie w młodych robotników. I nie bez powodu to właśnie ci ludzie stali się siłą napędową grudniowego protestu, a także to ci ludzie dominują wśród ofiar grudniowej masakry. Grudzień 70 miał różną specyfikę w różnych miastach. Dla przykładu w Gdańsku i w Szczecinie doszło do regularnych walk ulicznych i zniszczenia Komitetów Wojewódzkich Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W Gdyni natomiast ten protest był całkowicie pokojowy, spokojny. On zaczął się 15 grudnia 1970 roku we wtorek. Ten pokojowy pochód gdynian udał się pod prezydium Miejskiej Rady Narodowej, czyli dzisiejszy Urząd Miasta. Co jest warte podkreślenia, to to, że nie było tam żadnych zniszczeń, a delegacja robotnicza podpisała porozumienie z przewodniczącym prezydium, czyli odpowiednikiem dzisiejszego prezydenta miasta. Pozwolono tym ludziom stworzyć swój komitet strajkowy, który obradował w Zakładowym Domu Kultury Portu Gdyńskiego i wydawało się, że wszystko będzie spokojnie i nie dojdzie do żadnego rozlewu krwi, zniszczeń, tak jak miało to miejsce w innych ośrodkach. Jednakze w nocy z 15 na 16 grudnia, czyli kilkanaście godzin po podpisaniu porozumienia, członkowie komitetu strajkowego zostali napadnięci i brutalnie pobici przez milicjantów i funkcjonariuszy z ZOMO, a następnie zawieziono ich do więzienia w Wejherowie. I to był moment przełomowy, gdyż od tej chwili spokojni do tej pory gdynianie zaczęli domagać się uwolnienia swoich reprezentantów strajkowych, a jednocześnie Służba Bezpieczeństwa zaczęła alarmować centralę w Warszawie, że oto w Gdyni jest coraz bardziej napięta sytuacja. Można powiedzieć, że Gdańsk i Gdynia są w o tyle dobrej sytuacji, jakkolwiek to nie zabrzmi, że szereg instytucji kultury pielęgnuje pamięć grudnia 70. Ale tak naprawdę jeszcze zanim powstały te instytucje, to już w okresie PRL-u zwykli mieszkańcy tego miasta dbali o tą pamięć, chociażby przynosząc w to miejsce, w którym się dzisiaj znajdujemy, znicze, kwiaty, które upamiętniały ofiary grudniowej masakry. Po roku 1990 stało się możliwe to, aby oficjalnie upamiętniać tę tragedię. Zajmują się tym zarówno władze miejskie, różnego rodzaju stowarzyszenia, ale też instytucje kultury, placówki badawcze. Dla przykładu wydawane są książki, chociażby tworzone również wystawy. Mam tu na myśli dorobek Instytutu Pamięci Narodowej, Europejskiego Centrum Solidarności, Muzeum Miasta Gdyni, ale także Zarządu Portu Gdyni. Jest cały szereg instytucji, które się bardzo zasłużyły dla pamięci grudnia. Nie bez powodu w Gdyni ta pamięć jest najsilniejsza, jeśli spojrzymy na całą Polskę.